Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pan dr Damian Tokarczyk, karnista z Kancelarii Roczkowski tak Paruch. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, minister sprawiedliwości proponuje, aby nie podlegał karze ten, kto przekracza granicę obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu lub ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Przepis jest dość skomplikowany, ale sprowadza się do jednego stwierdzenia. Mój dom moim zamkiem, takiej amerykańskiej zasady. Powiedziałbym nawet, że to jest bardzo dosłowne odczytanie tej reguły, czy tego pomysłu, czy tej idei i przeniesienie go na grunt prawa karnego, na grunt ustawy karnej, i to dosyć kazuistyczne, bo rozbudowane w co najmniej trzech płaszczyznach, bo tu są takie trzy zdania złożone w tym proponowanym przepisie. W nim jest mowa o dwóch zupełnie różnych rodzajach zamachu. Jeden to jest zamach, który polega na samym tylko wdarciu się do mieszkania, tak, a w dalszej części ten przepis rozwija jeszcze tą sytuację na zamach, który się odbywa już po wdarciu się do mieszkania. Czyli tą obronę konieczną z przekroczeniem jej granic, które będzie powodowało, że nie będzie się podlegało karze, będzie można zastosować zarówno wobec tego, kto tylko się wdarł do naszego mieszkania czy lokalu. Czy wdziera się, rozumiem, czy wdziera, że forsuje drzwi na przykład, albo przekłada nogę ale przez płot. Niekoniecznie. To stosuje się także wtedy, kiedy ktoś wdzieranie się do cudzego mieszkania polega zawsze na tym, że ktoś wchodzi do naszego mieszkania, znajduje się na naszym terenie bez naszej zgody, bez naszej woli i mimo, że my sobie tego nie życzymy. To nie musi być fizyczne wdarcie się. To może być nawet sytuacja polegająca na tym, że my sami kogoś wpuściliśmy, a ten ktoś wbrew naszej woli nie opuszcza naszego lokalu. I to już jest wdarcie się do mieszkania, które będzie upoważniało nas, myśl tego proponowanego przepisu, do zastosowania niewspółmiernej obrony koniecznej. Czyli co, będzie, i będzie nas uwalniać od kary. Czyli co, będzie można zjeść ze ściany szablę dziadka i po prostu takiego człowieka tą szablą potraktować? Jak mam to rozumieć? Dokąd zmierza ta propozycja? Ta propozycja zmierza do tego, żeby uwolnić od odpowiedzialności każdą osobę, która zastosuje każdy niemal środek ochrony swojego miru domowego. Oczywiście cały ciężar spoczywa tutaj na ocenie tego, co to jest wtedy rażące przekroczenie granic obrony koniecznej. Pan minister wczoraj na konferencji zapytany o to, z tego co pamiętam, wypowiedział się w ten sposób, że to jest jasno wyjaśnione w orzecznictwie i w doktrynie. No nie powołał się na żadne konkretne orzeczenia, nie powołał się na żadne konkretne poglądy piśmiennictwa. Ja nie przypominam sobie, żeby Sąd Najwyższy przeprowadził jakąś jednoznaczną wykładnię znamienia rażącości. Jest oczywiście cały multum orzeczeń, ponieważ w prawie karnym, w kodeksie karnym w kilkunastu przepisach to pojęcie rażącego naruszenia czegoś się pojawia. Na przykład przy tak zwanych instytucjach probacyjnych, przy odwołaniu warunkowego zawieszenia wykonania kary. Na przykład jest mowa o rażącym naruszeniu porządku prawnego. Ale nadal nigdzie nie jest wyjaśnione, co to znaczy to rażące. I no, ciężar spoczywa na tej ocenie. I w pierwszej kolejności zawsze będzie tego musiał dokonać jakiś prokurator, jakiś policjant, który przeprowadza pierwsze czynności, ale mogę panu zagwarantować, że 90% tych spraw, które dzisiaj bulwersująco trafiają do sądu i człowiek przez x lat musi udowadniać, że miał prawo zastosować obronę konieczną, tu się nic nie zmieni, ponieważ na mój rozum, na moje doświadczenie, ale także starszych moich kolegów i koleżanek, prokuratorzy nie lubią brać na siebie odpowiedzialności oceny, czy coś było rażące, czy coś nie było rażące. No bo tutaj tak na dobrą sprawę, po zmianach to prokurator będzie decydował, czy przeciwko takiej osobie skierować akt oskarżenia, znaczy, do sądu, czy nie. Nie po zmianach, zawsze tak było. Zawsze jeżeli była sytuacja, w której doszło do czegoś, co możemy w ogóle rozważać jako obronę konieczną, no to ta sprawa zawsze trafiała do prokuratora. No tak, 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 ale zaraz, panie doktorze, no, do tej pory prokurator sprawdzał zgodnie z artykułem 25, paragraf 3 kodeksu karnego, czy do tego przekroczenia granic obrony koniecznej nie doszło pod wpływem strachu czy wzburzenia. Nie tak. Można było po prostu kogoś tak normalnie w świecie zlać sztachetą u siebie na podwórku, chociażby próbował mi właśnie ukraść samochód, czy wynieść coś z mojej posiadłości. No musiał być ten strach czy wzburzenie. No teraz pan minister proponuje, że no, w każdym takim przypadku będzie można każdymi środkami taką osobę potraktować, czyli tą przysłowiową sztachetą będzie można takiego delikwenta, takiego złodzieja, no nie oszukujmy się, sprać i wystawić go za drzwi. I tak by było, gdyby nie ten ostatni fragment po przecinku, chyba że przekroczenie granic było rażące. W każdej sytuacji, jeżeli dojdzie do tego, że spełnione będą te pierwsze przesłanki, czyli dojdzie do wdarcia się do mieszkania albo do zamachu bezpośrednio po wdarciu się do mieszkania,
I będzie trzeba ocenić, czy to przekroczenie granic obrony było rażące, czy nie było rażące. Wcześniej trzeba było ocenić, czy to przekroczenie było spowodowane silnym wzburzeniem lub strachem usprawiedliwionym okolicznościami zamachu, a teraz będzie trzeba ocenić nie tylko to, bo to, ten przepis nie znika. Nadal trzeba będzie oceniać, czy coś, czy przekroczenie granic obrony koniecznej było spowodowane silnym strachem lub wzburzeniem usprawiedliwionym okolicznościami zamachu, a dodatkowo prokurator będzie musiał jeszcze ocenić, czy to było rażące przekroczenie granic obrony koniecznej. I dobrze, że pan wspomniał o tym paragrafie trzecim, ponieważ ja zawsze, kiedy widzę jakiś dosyć szczegółowy czy kazuistyczny przepis, który ktoś proponuje, żeby do kodeksu karnego wprowadzić, to ja sobie zadaję takie pytanie, czy w kodeksie już nie ma jakiegoś przepisu, który mówi o czymś podobnym i w związku z tym, czy ten wcześniejszy przepis, który już jest, nie powoduje, że ten proponowany nie jest tak naprawdę potrzebny. Ja sobie zadałem takie pytanie. Jeżeli ktoś wdziera się do mojego mieszkania, i ja zastosuję niewspółmierny sposób obrony koniecznej, czyli przekroczę granicę obrony koniecznej, wyrugowując go z tego mieszkania. Czyli krótko mówiąc, weźmie pan lagę i zacznie go na przykład wezmę jakiś nóż, wyskoczy na człowieka, okaże się, że to jest 12-letnie dziecko. Tak. Które może być sprawcą bezpośredniego, bezprawnego zamachu, przeciwko któremu ja mogę zastosować obronę konieczną. I załóżmy, że przekroczę tę granicę w sposób oczywisty, ale niekoniecznie rażący. I zastanówmy się, jeżeli ja prokurator oceni w pierwszej kolejności, że to, że to było rażące przekroczenie granic obrony koniecznej, ale to zastanówmy się logicznie, czy rażące przekroczenie granic obrony koniecznej nie może być usprawiedliwione okolicznościami zamachu. Czyli pan był w strachu i wtedy pan wpada w ten artykuł 25 paragraf 3, już tak jest. Obecnie obowiązujący. Tylko w takim razie, skoro nie złapałem się w cudzysłowie na ten proponowany paragraf 2a, okay. A łapię się na paragraf 3, no to po co ten paragraf 2a? Jeżeli paragraf trzeci tak naprawdę wiele, oczywiście możemy tutaj kazuistycznie wymyślić dziesiątki przypadków i niektóre się złapią na 2a, niektóre się złapią na proponowany 2a, a niektóre złapią się na 3 i odwrotnie. Natomiast jeżeli jest już przepis, który mówi mniej więcej o tym samym, no to wydaje mi się, że należałoby go ewentualnie udoskonalić, zmienić go, ale nie wprowadzać kolejnej instytucji, która ma ten sam skutek, czyli niepodleganie karze, ale posługuje się innymi przesłankami. Bo natychmiast w orzecznictwie, jak tylko gdyby ten przepis wszedł w życie, to następnego dnia powstaną wątpliwości, jaki jest stosunek paragrafu trzeciego do paragrafu 2a. Czym się różni rażące przekroczenie granic obrony koniecznej od przekroczenia granic obrony koniecznej w wyniku strachu usprawiedliwionego okolicznościami zamachu. No i będziemy mieli 2-3 lata, zanim Sąd Najwyższy się tym zajmie. No ale pan minister Ziobro obiecuje, że napisze wytyczne dla prokuratorów, żeby wiedzieli, jak stosować ten nowy przepis. No i to jest kolejny problem. Dobrze, że pan wspomniał taki jeden dodatek, żeby prokuratorzy wiedzieli, jak stosować. No prokuratorzy sami powinni wiedzieć, jak stosować. I nie jest zadaniem prokuratora generalnego mówić prokuratorom, jak mają wykonywać swoją pracę. Ponieważ prokurator generalny może oczywiście w sposób przewidziany w obecnym prawie o prokuraturze wpływać na czynności zawodowe, urzędowe prokuratorów, może wydawać wytyczne prokuratorom w trybie przewidzianym ustawą. Ja rozumiem, że takie to wytyczne będą właśnie. No i pytanie, jakie to będą wytyczne? Do tej pory prokurator generalny stosował wytyczne wtedy, kiedy ujawniły się jakieś istotne rozbieżności w praktyce stosowania przepisów przez prokuratorów. Przykładem świetnym jest to, co zajmowałem się kilka lat temu trochę bliżej, mianowicie przestępstwami z nienawiści, czyli propagowaniem ustroju totalitarnego albo obrażaniem jednostki lub grupy narodowej ze względu na narodowość, religię i tym podobne okoliczności. I kilka lat temu powstały wielkie rozbieżności i równie bulwersujące rozstrzygnięcia prokuratur, które nagminnie umarzały takie postępowania, uznając, że doszło oczywiście rzeczywiście do obrażenia grupy narodowej na przykład, ale było to w sposób w stopniu znikomym stopołecznie szkodliwe. No i to oczywiście budziło ogromny sprzeciw i w końcu pan prokurator Seremet wówczas wydał wytyczne wymiaru sprawiedliwości, wytyczne dla prokuratorów, w których napisał między innymi, że nie powinno się umarzać postępowań z tego właśnie powodu, powinno się zasięgać opinii instytutów historycznych, powinno się dopuszczać organizacje zrzeszające poszczególne grupy etniczne do takich postępowań i wyjaśniał, jak przeprowadzać postępowanie. Natomiast nie wyjaśniał, jak rozumieć znamiona danego przestępstwa, czy jak rozumieć prawo materialne. A pan prokurator generalny w tej chwili, proponując brzmienie przepisu, od razu mówi, że wyłoży na stół wytyczne, w których powie prokuratorom, jak ten przepis stosować. No, żeby wiedzieli, jaka była intencja pana ministra i nie szukali sami tutaj jakichś różnych rozwiązań. Znaczy, ja nie widzę w tym, znaczy, rozumiem, jeżeli z punktu widzenia doktryny prawa może to być wątpliwe, ale z drugiej strony z takiego zwykłego punktu widzenia obywatela, który chciałby
czuć się sprawiedliwie potraktowany, to wprowadzenie takich jednolitych wytycznych dla prokuratorów, którzy, żeby oni sami tam nie kombinowali, jak mają ten przepis stosować, bo jeden zrozumie go tak, drugi go inaczej, jakby no też powinno spowodować, że, nie, że może nie trzeba będzie czekać 3, 4, czy 5 lat, jak dopiero sądy ustalą rozumienie tego przepisu. I wszystko by się zgadzało, gdyby nie jeszcze jedna rzecz. To znaczy, oczywiście to, co ja teraz mówię, to jest trochę rozważanie takie doktrynalne, naukowe, mhm. że prokurator nie powinien w tak. wytycznych wskazywać prokuratorom, jak mają działać, czyli wyjaśniać przepisu, który dopiero ma wejść w życie, bo powinien wyjaśniać praktykę, czy wskazywać na pożądaną praktykę co do przepisów już obowiązujących. To rzeczywiście jest mhm. częściowo doktrynalne. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Celem tego przepisu i celem tego, że od kilku lat jest liberalizowana instytucja obrony koniecznej, to jest krok w dobrym kierunku, ale celem tego jest to, żeby takie sprawy nie trafiały na wokandę, czyli nie trafiały do sądu. Jeżeli ja zastosowałem obronę konieczną, to nie chcę przez kolejnych 3, 4 czy 5 lat powodować tego, że udowadniać przed sądem, że ja miałem prawo zastosować tę obronę konieczną. I to jest, jak rozumiem, intencja pana prokuratora generalnego. Tylko że tego się nie zmieni, jeżeli mamy dwie rzeczy. Po pierwsze nastawienie sądów, nastawienie prokuratorów. O prokuratorach, o sądach za chwilę osobno. A druga rzecz, jest jeszcze pokrzywdzony. Zawsze, jeżeli mamy wątpliwości co do obrony koniecznej, no to jest jakiś pokrzywdzony, czyli mówiąc brzydko, ten zamachowiec, napastnik, ten tak. napastnik. On jest człowiekiem, on ma swoje prawa, on jest pokrzywdzony w procesie, jeżeli jest jakieś postępowanie przeciwko osobie, która zastosowała obronę konieczną, bo są wątpliwości, czy miała prawo zastosować, no to prokurator musi wszcząć postępowanie, a taka osoba zamachowca staje się pokrzywdzonym w tym procesie. I nikt temu nie zapobiegnie. To znaczy nie można powiedzieć, że ponieważ on był zamachowcem, to mu nie przysługują uprawnienia pokrzywdzonego. On też no bo mu przysługują. Mógł, prawda, tutaj się poskarżyć, a skoro że... mu przysługują, to on ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania na przykład na podstawie paragrafu 2a, czy na podstawie paragrafu 3, a jeżeli sąd uwzględni jego zażalenie z różnych względów, to mogą być na przykład względy czysto procesowe, bo sąd nie, bo prokurator nie przeprowadził jakichś istotnych tak. dowodów. To nie musi być merytoryczne uznanie przez sąd, no, ale że nie mogło nie trzeba będzie szukać daleko, wystarczy się zwrócić na tutaj na to rażące, prawda? Tak, to może być też kwestia oceny. Że stwierdzi, jak że była rażąca reakcja. I jeżeli do prokuratora ta sprawa wróci i drugi raz on ją umorzy, to ten pokrzywdzony zamachowiec, chociaż to brzmi dość ciekawie, może wnieść akt oskarżenia do sądu, bo ma wtedy subsydiarny akt oskarżenia i sąd i tak się tą sprawą zajmie. Natomiast wracając do postawy sądów i prokuratur. Jeśli chodzi o postawy prokuratorów, to oczywiście każdy musiałby się wypowiedzieć za siebie. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że prokuratorzy są bardzo niechętni, żeby takie rzeczy jak rażące naruszenie jakiegoś przepisu rozstrzygać na etapie postępowania przygotowawczego. Oni wolą to przekazać sądowi, który ma większe możliwości i jest powołany między innymi do tego, żeby oceniać tego typu okoliczności. Prokurator woli napisać akt oskarżenia, wysłać go do sądu na takiej zasadzie, niech sąd teraz oceni, czy to było rażące, czy to nie było rażące, czy było silne wzburzenie, czy nie było silnego wzburzenia, czy to było usprawiedliwione, czy nie było usprawiedliwione. I o ile te wytyczne, które prokurator generalny zapowiada, nie będą się sprzeciwiały takiej praktyce, to nie sądzę, żeby coś się mogło zmienić i prokuratorzy nadal będą te akty oskarżenia wysyłać. I tu się pojawia bardzo nieprzyjemna scena, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Prokurator, który ma wątpliwości, ale wnosi akt oskarżenia właśnie dlatego, że je ma i chce, żeby sąd je rozstrzygnął, on zacznie bronić tego aktu oskarżenia. Bo jeżeli on już wniesie akt oskarżenia i go przegra, bo dojdzie do uniewinnienia czy umorzenia postępowania, to on ma przegraną sprawę w kartotece. Czyli nawet jeżeli na etapie postępowania przygotowawczego miał wątpliwości, czy to była taka obrona konieczna, która uprawnia go do umorzenia postępowania przygotowawczego, ale jeżeli już wniósł akt oskarżenia, to on będzie bronił tezy, że tam nie było rażącego przekroczenia, że tam było rażące przekroczenie. I będzie bronił tezy, że ten człowiek mimo wszystko powinien ponieść odpowiedzialność. No ale to wyłania się z tego taki obraz, że raczej prokuratorzy teraz właśnie zrezygnują z wnoszenia takich spraw, że dojdą do wniosku, że ten obity napastnik sam sobie zasłużył, nie powinien przechodzić przez płot, nie powinien próbować wedrzeć się do mieszkania. Ale wróćmy jeszcze do samej treści tego przepisu, bo pojawiły się już, no dzień po konferencji pojawiły się już głosy krytyczne, że on jest bardzo kazuistyczny, bo on mówi o mieszkaniu, lokalu, domu, ogrodzonym terenie przylegającym do tych nieruchomości. No ale czy to wszystkie nieruchomości? No pojawił się no, taki wakacyjny, może trochę śmieszny, ale w finale może się okazać dość poważny zarzut. A co jak ktoś pojedzie z rodziną pod namiot albo sobie postawi przyczepę kempingową gdzieś na jakimś polu i ktoś mu się będzie próbował do tej przyczepy wedrzeć. No już rozumiem, nie, znaczy z tych treści przepisu wynika, że on nie skorzysta z tej nowej możliwości. Prawdopodobnie nie, ale tego rozstrzygnąć w tej chwili nie można, bo będzie musiała się pojawić jakaś wykładnia sądownicza, ponieważ
pojęcia, którymi się posługuje prawo karne, czy kodeks karny, mają charakter autonomiczny, co oznacza, że to, że w innym, na przykład w innym akcie prawnym, jakimś cywilistycznym, administracyjnym jest definicja lokalu, którym jest to, to i tamto, to wcale nie znaczy, że na gruncie prawa karnego lokalem musi być dokładnie to, co według tamtej ustawy. Bo trochę inne są cele prawa karnego, inne cele prawa cywilnego czy administracyjnego. I to, że coś nie będzie się mieściło w cywilistycznie ujętej kategorii lokalu, mieszkania, domu i tak dalej, to wcale nie znaczy, że Sąd Najwyższy, czy prokurator, czy sąd okręgowy, czy sąd rejonowy nie uzna, że to się mieści mimo wszystko w kategorii 25 paragraf 2 proponowanego. Odpowiadając tak wprost na pytanie, nie obiecam, że nie powiem, że namiot nie zostanie uznany za dom, lokal czy mieszkanie. Tak. Ponieważ w pewnych okolicznościach, dlaczego nie? Jeżeli porównamy taki namiot standardowy legionowo sprzed kilkudziesięciu lat, ale porównamy go z dzisiejszymi namiotami wojskowymi czy innymi, no to one się wcale nie różnią od wielu nieruchomości czy garaży czy innych miejsc, które możemy uznać za coś w rodzaju domu czy mieszkania. Mhm. Więc in abstracto, tak abstrakcyjnie, to tego nikt nie oceni, czy tego się nie rozciągnie aż tak szeroko, zwłaszcza, że od kilku lat widać wyraźną tendencję do rozszerzania granic obrony koniecznej. A skoro tak, no to dlaczego nie rozszerzać tego też w drodze wykładni czy interpretacji? Zastanawiam się nad tym, bo pojawia się też taki dość poważny postulat, żeby wejście w życie tych przepisów, ale jest to już zapowiadane za kilka miesięcy, poprzedzić poważną czy debatą społeczną, czy jakąś akcją informacyjną, żeby powiedzieć ludziom, jakie oni uprawnienia dostają. Bo pytanie jest takie, czy na przykład po zmianie tych przepisów każdy myśliwy będzie mógł sobie postawić sztucer w progu, jak tylko ktoś mu się zacznie dobijać i on pomyli listonosza z napastnikiem, to będzie mógł go po prostu najnormalniej w świecie zastrzelić? Czy ludzie będą mogli sobie wieszać maczety po prostu na ten, pomiędzy płaszczami i tymi maczetami traktować nieproszonych gości? Bo co tak naprawdę oznacza to prawo do obrony tego swojego własnego zamku, mhm, tego mieszkania czy domu, bo i czy faktycznie coś w tym zakresie się zmieni? Znaczy nie mylmy, tutaj pan troszeczkę pomylił dwie różne rzeczy, bo jeżeli ten przepis jest ograniczony tylko do tego, kiedy rzeczywiście jest zamach. Pan wspomniał, że jeżeli pomylę listonosza z napastnikiem, to nie ma mowy o obronie koniecznej. Wtedy jest troszeczkę inna sytuacja, wtedy jest tak zwane urojenie obrony koniecznej i to się artykuł 25, czy to paragraf 2a, czy paragraf 3 w ogóle się nie stosuje. No ale podejrzewam, że ten przepis będzie wykorzystywany w takich sytuacjach. Nie, on nie może być wykorzystany, bo on może być wykorzystany tylko wtedy, kiedy jest przekroczenie granic obrony koniecznej. A jeżeli mnie się tylko wydawało, że ktoś przeprowadza na mnie zamach, to ja nie działam w obronie koniecznej, tylko w tak zwanej okoliczności wyłączającej winę, polegającym na tym, że uroiłem sobie znamie okoliczności wyłączającej bezprawność, czyli wyobraziłem sobie, wydawało mi się, że działam w obronie koniecznej, ale tak naprawdę w niej nie działałem. Artykuł 25 w ogóle się wtedy nie zastosuje. Ani paragraf 2a proponowany, ani paragraf 3. Musi dojść rzeczywiście do zamachu, czyli rzeczywiście ktoś musi mnie w jakiś sposób zaatakować, żebyśmy w ogóle mogli rozważać, czy to paragraf 1, 2, 2a czy 3. Więc rozdzielajmy te dwie sytuacje. A odpowiadając na drugą część pana pytania, jakie są granice? Tego się nie da w sposób abstrakcyjny wyznaczyć. Artykuł 25 paragraf 1, czyli ten podstawowy, mówiący o tym, że nie popełnia przestępstwa, kto odpiera bezpośrednio bezprawny zamach, ma brzmienie takie same od kilkudziesięciu lat. Nikt go nie rusza, nikt go tak naprawdę nie zmienia, bo on musi mieć charakter ogólny. No tak, ale do tej pory było tak, że jak ktoś do pana wyskakiwał z kijem, to pan mógł się bronić kijem. Jak z nożem, to nożem. Jak z pistoletem, to pistoletem. Nie można się było bronić pistoletem przed człowiekiem, który atakował pana bejsbolem. No na tym też polegały te zasady. Tutaj minister mówi, że można się bronić bejsbolem przed człowiekiem z gołymi rękami. No tak sprowadzając już to na poziom gruntu po prostu ten przepis. To jest oczywiście uproszczenie, ale w gruncie rzeczy mógłbym się z nim zgodzić. To znaczy do tej pory, może nie do tej pory, bo nie wprowadzajmy takiej cezury na obecny czas, bo taką cezurą było kilka lat temu, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam, w 2010-2011 roku został zmieniony przepis paragrafu 3. Wcześniej on mówił o tym, że odstępuje się od wymierzenia kary, jeżeli ktoś zastosował obronę konieczną i przekroczył jej granicę, ale było to usprawiedliwione okolicznościami zamachu. Odstępował sąd od wymierzenia kary, czyli ktoś popełniał przestępstwo, był skazywany, widniał w Krajowym Rejestrze Karnym, ale nie wymierzało mu się kary. I chyba w 2010 roku, to weszło w życie w 2011, zmieniono ten przepis i wprowadzono klauzulę, że nie podlega karze, czyli popełnia przestępstwo,
ale nie skazuje się go, umarza się postępowanie, nie uniewinnia się i człowiek nie widnieje w Krajowym Rejestrze. No ale wszystko jasne. I teraz się no, to rozszerza. No jak się będzie można bronić w takim razie? I wracają. Przepraszam za ten przydługi może trochę wstęp. Ale ta tendencja, która zmierza do rozszerzenia granic obrony koniecznej, jest już pewnym sygnałem dla każdego obywatela, że może wolno mu coraz więcej. Ale to nie jest tylko sygnał do obywatela. Bo obywatele intuicyjnie wyczuwają, kiedy mają prawo się bronić, a kiedy nie mają prawa się bronić. A jeżeli wyczują, że mają prawo się bronić i będą mieli taką wewnętrzną, brzydko mówiąc, potrzebę się bronić, to i tak się będą bronić. Nikt się nie będzie oglądał na to, czy przepis mówi tak, czy inaczej. To nie są skierowane tak naprawdę dyrektywy do obywateli. One muszą być kierowane do prokuratorów, do sędziów, do adwokatów, do radców prawnych, czyli do osób, które potem się tym na sali sądowej czy w postępowaniu przygotowawczym zajmują. Bo ja jestem przeciwnikiem takiego make believe, że zmiana przepisów zmieni cokolwiek w nastawieniu człowieka. No ale to wszystko na to wskazuje, no, że to też będzie miało taką, ma mieć taką funkcję prewencyjną, że ci potencjalni napastnicy, ci intruzi muszą sobie zdawać z tego sprawę, że mogą dostać mocno po skórze. Wie pan, wyobraźmy sobie, że nie ma przepisu o obronie koniecznej. I co się zmienia? Zmienia się tylko tyle, że ocena prawna się zmieni. Natomiast jeżeli ktoś chce kogoś napaść, to i tak napadnie. I jeżeli ktoś będzie chciał się bronić, to i tak się będzie bronił. Same tylko jak się bronić, żeby później nie pójść do więzienia? No, bo, jest, no bo do tej pory to dochodziło do idiotycznych sytuacji, że ktoś broniąc się później miał w perspektywie właśnie kilka lat odsiadki. Jak najbardziej. W pełni się z panem zgadzam. Znam nawet takie z własnej praktyki takich kilka przypadków. Natomiast nie chodzi mi o to, że same przepisy nie zmienią nastawienia obywateli, ludzi. One powinny zmieniać nastawienie i sposób postępowania osób, które to oceniają, czyli prokuratorów i sędziów przede wszystkim. Bo to, że dochodzi do bulwersujących sytuacji, to nie jest wina zamachowca, który zaatakował, to nie jest wina ofiary, która się broniła, tylko to jest wina prokuratora, który nie rozpoznał należycie sprawy, to jest wina prokuratora, który skierował akt oskarżenia, to jest wina sędziego, który przez kilka lat prowadził postępowanie i nie wiedział, jak je rozstrzygnąć. To jest potem wina prokuratora, który wnosił apelację na przykład. To się w każdym razie skupia zawsze na tym, że praktyka się musi dostosować do zmiany przepisów i przepisy powinny w sposób taki schodowy, kaskadowy zmieniać nastawienie ludzi. Dlatego ja się nie dziwię, że w końcu się pojawiła ta propozycja, którą pan minister zgłosił, bo minęło już kilka lat od zmiany przepisów o obronie koniecznej i chyba rzeczywiście nastąpił taki moment, że idziemy o krok dalej. Tylko akurat oceniając czysto prawniczo ten przepis, ja uważam, że on jest nieudany. Z tego względu, o którym mówiłem wcześniej, on ma zbyt niedookreślony stosunek do paragrafu trzeciego i ja nie bardzo rozumiem, co ten przepis ma wprowadzić nowego. Ponieważ paragraf trzeci, o którym wcześniej mówiliśmy, on nie jest ograniczony żadnymi okolicznościami tak zwanymi modalnymi. Czyli on nie mówi o tym, że się go stosuje tylko jeżeli doszło do wdarcia się do mieszkania. A co jeżeli mnie ktoś napadnie na ulicy? Wchodzę, to jest takie, no tak, przed furtką. To jest takie mówienie, że w domu jestem w swoim zamku, a jeżeli jestem tuż za furtką na ulicy, no to moje dobro ma być mniej chronione? A dlaczego? Przecież nadal jestem tym samym człowiekiem, tym samym Damianem Tokarczykiem, tym samym Janem Kowalskim. I jeżeli ktoś mnie w tym momencie napada, no to ja powinienem mieć prawo bronić się dokładnie w ten sam sposób. Mam wrażenie, że w najbliższych miesiącach będzie bardzo głośno wokół tych przepisów i one faktycznie wejdą w życie. Będziemy się musieli zmierzyć i my, i prokuratorzy, i sądy. Pewnie. Skuteczność pana prokuratora generalnego jest taka, że rzeczywiście możemy się spodziewać, że te przepisy wejdą w życie. Natomiast tak jak też wspomniałem na początku, wydaje mi się, że w tej chwili trochę błądzimy po ciemku. Bardzo dużo nam wyjaśnią te wytyczne pana prokuratora generalnego, których jestem bardzo ciekaw, bo one mogą pójść w bardzo dobrym kierunku. Albo niestety mogą być po prostu nadużyciem prawa do wydawania wytycznych prokuratorom i mogą zmierzać do takiej tak zwanej wykładni legalnej, czyli wyłożenia ex officio, jak ma być przepis rozumiany, jak ma być stosowany, a nie do końca po to są stworzone, nie jest stworzona instytucja wytycznych dla prokuratorów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję także. Moim gościem był dr Damian Tokarczyk, karnista. Za chwilę porozmawiam z panią mecenas Kurowską-Tober z kancelarii DLA Piper na temat ochrony danych osobowych i tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach.